Drugoligowa Akademia Sportu Sieradz zmierzyła się w 1/16 Pucharu Polski z Gwiazdą Ruda Śląska, na co dzień grającą w Ekstraklasie. Początek pierwszej połowy zdecydowanie należał do drużyny gości. Zawodnicy Gwiazdy Ruda Śląska praktycznie nie opuszczali połowy gospodarzy. Już w 4 minucie padła pierwsza bramka. No faktycznie przestrzegałem chłopaków przed tym, aby nie poddali się tej presji drużyny ekstraklasowej. Jednak parkiet wszystko weryfikuje. Przestrzegałem przed tym, żebyśmy wyszli przede wszystkim skoncentrowani, grali swoją piłkę. Niestety mimo tych próśb początek faktycznie należał do drużyny gości. Z każdą minutą ta nerwówka po naszej stronie była opanowywana. W 7 minucie Bartosz Siadul jeszcze raz pokonał Tomasza Osiewalskiego. Ta druga bramka zmobilizowała piłkarzy z Sieradza. Do końca pierwszej połowy atakowali bramkę gości. I choć nie udało się trafić, nawiązali walkę jak równy z równym. No próbowaliśmy po dwóch błędach, straciliśmy dwie bramki. Możliwe, żeby te bramki tak nie wpadły, może byśmy trzymali Renic do przerwy i po przerwie, tak jak wskazywało tutaj momenty, mogliśmy prowadzić. Rzeczywiście druga połowa zapowiadała się dużo lepiej. W 9 minucie Bartłomiej Sobczak zdobył pierwszą i jak się potem okazało jedyną bramkę dla Akademii Sportu Sieradz. Potem było już gorzej. Sieradzanie nie wykorzystali dwóch przedłużonych rzutów wolnych. Sam nie wiem dlaczego. Tak wykonałem źle rzut wolny. Mam nadzieję, że następnym razem wykonam lepiej, ale tutaj chciałem inaczej uderzyć. Piłkę inaczej uderzyłem. Może gdybym trafił, to było minutę przed końcem, wynik by był inny. Może. Sieradzanie wciąż jeszcze mogli wyrównać. Niestety popełnili błędy, które natychmiast się zemściły. W ostatniej minucie meczu Gwiazda Ruda Śląska zdobyła aż dwie bramki. No mogę powiedzieć tak, że dzisiaj to nie kwestia umiejętności, ale kwestia tak zwanego piłkarskiego szczęścia. W całym meczu 5 słupków, do tego 2 przedłużone karne, niewykorzystane. To faktycznie może brak umiejętności. 30 sekund przed końcem przegrywamy raptem 2-1. No w takiej sytuacji musieliśmy podjąć radykalne decyzje o wycofaniu bramkarza. W efekcie kończy się to tym, że przegrywamy 4-1. Natomiast myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj przyszli na to spotkanie, nie są zawiedzeni zarówno naszą grą, jak i tym, jak się zaprezentowaliśmy na tle takiego właśnie poważnego rywala. Ten wynik oznacza dla Akademii Sportu Sieradz koniec gry w Pucharze Polski. Pozostaje mieć nadzieję, że doświadczenia zebrane w meczu z drużyną z Ekstraklasy przydadzą się w rozgrywkach ligowych. Już 19 listopada sieradzanie pojadą do Pniewu.